Jestem w moim hotelu teraz, Royal Halkakos Hotel na Varadero na Kubie. Piękny hotel, pięciogwiazdkowy. Dlatego tutaj zabukowałem, bo dużo ludzi tutaj chwaliło ten hotel. Ja jak widzę teraz, to robię to samo. Dlatego chcę wam nagrać dokładnie, jak on tu wygląda, bo naprawdę ten hotel jest super. Ja powtarzam opinię tych ludzi, którzy tutaj byli wcześniej przede mną. Troszkę w niektórych rzeczach widać tutaj, jak pokażę ten dach, bo tutaj te jasne strony na dachu, to jest właśnie tutaj, gdzie ten huragan Irma trochę zniszczył. Wiele takich tutaj miejsc jest, ale niewiele, bo nadal tutaj jest pięknie. Tutaj na tych łóżkach można sobie poleżeć, jak kto woli, lub na tych leżaczkach. To tutaj są piękne moski zrobione. Naprawdę ciekawie ten hotel wygląda. Dlatego wcale się nie dziwię, że ludzie chwalą ten hotel. Dziwicie się, dlaczego tutaj nie ma w tej chwili plażowiczów czy wizytorów. To już jest późna godzina. Już jest po 6 wieczorem. Także ludzie się zbierają o tej porze już do hotelu i na obiad, bo obiad jest od godziny 6 do 10. Ja też za chwilę tam idę. Jedzenie jest bardzo dobre, bardzo dużo tego jedzenia i smakowo naprawdę dobre. Ja jestem bardzo wybredny do jedzenia, ale tym razem powiem, że to jedzenie mi smakuje. W pierwszy dzień, jak tu przyszedłem na ten bufet, to po prostu patrzyłem na to, nie wiedziałem, co to jest. A jak zacząłem spróbować, to nie mogłem tego zjeść. Obżarłem się jak normalna świnia. Aż nawet powiedziałem kelnerce, że po prostu ja chciałem spróbować tego wszystkiego, zjeść, dlatego to nawet zostawiłem na talerzu. Bo naprawdę można jeść do syta, aż za dużo. Jest 5 restauracji. Tutaj z każdych można korzystać. Idziemy na następne 3 dni do każdej innej restauracji codziennie. A jutro jedziemy na Hawanę. A za 2 dni idziemy tutaj po sąsiedzku, niedaleko są delfiny i będziemy pływać z delfinami. Świetna to sprawa. Tylko jak mówię, tutaj na Kubie są inne pieniądze dla wizytorów, dla ludzi odwiedzających Kubę, a inne pieniądze dla tych, którzy mieszkają. Dlatego tu jest bardzo drogo, bym powiedział, dlatego że jedno peso tutaj takie nie kubańskie peso, tylko kubańskie peso, ale dla ludzi odwiedzających Kubę. To są dwie różne rzeczy. Bo pieniądze dla Kubańczyków są inne, którzy tutaj mieszkają, a pieniądze dla odwiedzających Kubę są też inne i kompletnie inna wartość tego pieniądza. Wartość tego pieniądza dla odwiedzających tutaj Kubę jest taka sama, jednego peso równa z jednym dolarem amerykańskim. Tutaj wejdę do środka. Ale tutaj ktoś leży, już nie będę przeszkadzał. Tutaj jeszcze przed chwilą były fontanny z tych skał pływały, a w tej chwili już jest godzina. Po godzinie 6 oni je wyłączają. Tak mówię, to są dwa różne pieniądze w Kubie, dlatego tu jest drogo. Tu nie jest tanio na Kubie, bo tu są ceny takie, jak my płacimy w Kanadzie czy w Stanach. Ten hotel, tak jak widzicie tutaj na tym moim wideo, jest naprawdę piękny i każdemu polecam, bo tutaj opiekują się tym wizytorami, dlatego mówię tak po angielsku, ludzi, którzy przyjeżdżają na wakacje, opiekują się każdym z osobna, także każdy ma tu swojego opiekuna. Także ledwo usiądzie się w restauracji czy w bufecie,
przy stoliku, a za chwilę już przychodzi kelner i pyta się, co podać. Oczywiście tutaj za nic się nie płaci, za wszystko jest już zapłacone w tej cenie, co płacimy za ten hotel, dlatego możemy jeść do syta, ile tylko sobie pragniemy. A teraz pójdę w kierunku morza. Tutaj jest dróżka taka specjalna, gdzie idę na morze. Tutaj była kiedyś restauracja na plaży. W tej chwili huragan Irma, co tu był parę tygodni temu, ją tu zniszczył i dach jest poniszczony. Ta restauracja jest tam dalej po prawej, w innym miejscu. A tak wygląda tutaj morze. Piękne. Trochę już jest ciemnawo, bo jest 6 godzina, a o godzinie 7 już tu robi się ciemno. Tutaj ludzi już nie ma na plaży. Wszyscy poszli do hotelu. Tutaj jeszcze niektórzy baletują. Nie wiem, kto to jest. Tutaj ruskich Polaków spotkaliśmy. A tak wygląda morze o godzinie 6 wieczorem, czy po 6 już. Tutaj jest, składają leżaki. Tu leżaków jest dla wszystkich dość dużo, tak dla każdego wystarcza. Piaseczek jest biały, piękny, wspaniały piasek. Może nagram, bo piękny piasek na plaży. I te morze tutaj jest bardzo płytkie, można daleko wejść w morze. Dość wspaniałe miejsce. Wcale się nie dziwię, że ludzie tutaj lubią i ja też. Pokochałem to miejsce, bo naprawdę tutaj jest jak w raju. Nie ma ludzi, bo jak mówię, jest późna godzina. Nagrywam to z komórki, dlatego że nie wiem, czy tam te moje poprzednie filmy, które pięknie nagrałem, będą nadal na moim styku, na moim aparacie, dlatego że mój aparat wpadł mi razem ze mną do wody. Byłem daleko w wodzie i dlatego wpadł mi do wody. Mam nadzieję, że słońce zrobi swoje i wyparuje ta woda i mój aparat będzie nadal sprawny, ale nie jestem pewny, dlatego nagrywam to wideo, które teraz nagrywam. Po prostu co wakacje, co jadę gdzieś na Hawajach, zostawiłem aparat. Wychodzi na to, że tutaj też zostawię kamerę, bo tym razem nie wiem, czy ona będzie sprawna. Chyba że kupię tutaj następną, ale to na razie nic nie mogę na to powiedzieć. To tyle, co chciałbym wam pokazać i zapraszam na Kubę, bo naprawdę warto.